Witajcie kochani, nie wiem, po prostu dzisiaj jakieś perypetie z tym sprzętem próbowałam nagrać, bo zaczynam nową serię, która się będzie nazywała Zakumajto i na Instagrama wrzucam takie wrzutki minutowe, które są jakby zapowiedzią tego każdego kolejnego odcinka i też zachęcam wszystkich oglądających, czy jeśli masz jakieś pytania, jeśli chciałbyś poszukać motywacji, dowiedzieć się jak znaleźć w sobie tą siłę, nie wiem, co mi pomogło. Mogę Ci na swoim przykładzie jedynie, ale to jest, uważam, że duży przykład, bo naprawdę ja byłam typem człowieka, który dużo gadał, mało robił przez całe swoje życie i ja tak bardzo czułam, że jestem tutaj po coś innego niż tylko gadanie, tylko ja potrzebuję dużo działać. I tak naprawdę robiłam pewne rzeczy, oczywiście osiągałam jakieś tam sukcesy, ale to nie było wymierne w zgodzie z tym, co czułam, to nie było adekwatny do mojego potencjału i teraz wszystko się zmienia, wszystko puszcza i zaczynam czuć, że rzeczywiście zaczynam żyć naprawdę. Więc dzisiejszy odcinek to jest pytanie dlaczego. Chciałabym, abyś zadała sobie pytanie dlaczego miałabyś się zmieniać, dlaczego w ogóle, po co Ci to? Jeśli nie zadasz sobie tego pytania i ruszysz z jakimś wyzwaniem, które będzie dla Ciebie naprawdę wyzwaniem, jak ja teraz biegam, mam swoje odcinki prane z rana, to może być Ci bardzo trudno wytrwać w tym postanowieniu, dlatego że powody, dla których to robimy, muszą być jasno sprecyzowane i one muszą wypływać z głębi naszego serca, z głębi naszej istoty. I jeśli naprawdę to Twoje dlaczego jest silne, Ty przetrwasz wszystko. Moje dlaczego biegam? Dlatego, że kocham swoje ciało, dlatego, że świetnie się czuję po treningu, daje mi to super energię i czysty umysł z rana. Dlatego, że lubię biegać i dlatego, że lubię wstawać rano. Ja jestem typem osoby, która lubi wstawać rano. Więc jest dużo tych powodów, ale przede wszystkim dlatego, że czuję, że zaczynam wspaniale dzień, a każdy mój dzień to jest, tak jak mówiłam, kiedyś puzelek do puzelka, układasz swoje życie. Więc jest to dla mnie wyzwanie, bo wstawanie jednak tak bardzo rano, jak nieraz muszę o 4:30 wstawać, czy o 5 rano i ruszanie od razu z kopyta i bieganie. I robienie tego codziennie, wiadomo, jakby zdarzy się taki dzień, że już naprawdę będę bardzo wycieńczona, ale to nie będę się forsować, jednak do tej pory taki dzień się nie zdarzył. I docelowo to jest mój nawyk na całe życie, jednak wyznaczyłam sobie wyzwanie 100 dni. To jest bieganie, pisanie w dzienniku i medytacja. To jest moje wyzwanie. Więc to jest dosyć duże wyzwanie dla mnie, wymaga wcześniejszego wstawania, żeby mieć na to czas. Ale to, co zyskuję, to jest warte wszystkiego. Więc moje dlaczego jest bardzo silne, od tego zależy jakby moje życie. Ja położyłam na to dużo też energii i to mi daje jeszcze więcej tej energii, bo w miarę jak praktykuję to wyzwanie, czuję się coraz silniejsza i czuję, że mogę więcej. Więc uważam, że warto zadawać sobie te pytania. Na przykład, jeśli miałabym motywację, żeby schudnąć, to dla mnie nie jest wymierna motywacja, nie jest silna, całe życie tak próbowałam i nie działało. Z poziomu umysłu naprawdę słabo działa. Jeśli Twoje dlaczego wypływa z Twojego serca, jeśli dotrzesz do tego miejsca Twojej głębi, co Ty masz robić w życiu, co Ty chcesz i dlaczego chcesz się postarać, chcesz spróbować, nie wiem, zapisać się na kurs tańca, chcesz zacząć otworzyć swoją działalność, chcesz, nie wiem, pójść na te studia, bo czujesz całą sobą, że to Cię ciekawi, chcesz spróbować, ale coś Cię blokuje. Nie zastanawiaj się na początku nad blokadami, przyjdzie czas, kiedy one rzeczywiście wyjdą i znajdziesz sposób, uwierz mi, żeby sobie z nimi poradzić. Na tą chwilę trzeba wykorzystać tą energię, jaką daje wiosna i skoncentrować się na tym, dlaczego miałabyś to zrobić. Bo jeśli nie zadasz sobie tego pytania, no to nic, co będzie dla Ciebie naprawdę wyzwaniem, nie przetrwa. Bo ta motywacja będzie zewnętrzna, będzie zasilana tym, co świat myśli. Jeśli Ty chcesz coś zrobić dlatego, bo chcesz się innym ludziom przypodobać, albo bo chcesz ładnie wyglądać, żeby się innym podobać, albo myślisz, że będą Cię bardziej lubili, wiecie o co chodzi, to nie jest motywacja, która przetrwa, to nie jest motywacja prawdziwa, ona zawsze gaśnie i ona zawsze nas ściąga w dół. Więc tu nie o to chodzi, tu chodzi o to prawdziwe, tutaj dlaczego, to z serca, wiecie o co chodzi, kumacie temat. Więc zakumaj to i dawaj mi komentarze, bo chciałabym wiedzieć, co Ty czujesz w tym temacie i jakie masz sugestie odnośnie następnych odcinków, jakie masz, nie wiem, wyzwania przed sobą albo jakie masz zagwozdki, bo to mnie ukierunkuje też w jakim kierunku, ukierunkuje w jaką stronę powinnam, czy chciałabym pójść, żeby troszkę rozjaśnić Tobie i sobie w głowie pewne rzeczy. Więc tyle w tym temacie. Zapraszam na Instagrama i zapraszam na fanpage'a Wielkie Tak Joanna Radwan, jeśli chcesz szukać więcej inspiracji. Tymczasem życzę Ci cudownego popołudnia. Trzymaj się cieplutko. Pa, pa.